Stado zasypiało w zagrodzie, z lasu wyłonił się wilk. Owczarki pilnujące owiec popędziły za nim. W tym czasie od strony polany pojawił się inny drapieżnik. Hej, owieczki, jestem misiem. I tak widzi misie, że u mnie, niedźwiedzia, byłoby wam lżej. Ojej, ojej! Bez trwogi, byłbym waszym przyjacielem drogim. My nie zgadzamy się! Mniam, mniam, wyglądają smakowicie. Gdybym miał taką trzutkę, o ileż prostsze byłoby me życie. Mieszkam w gawrze, hen pod gęsią szyją. Gdybyście zechciał mnie odwiedzić, po królewsku bym was przyjął. Nikt by was nie dręczył, nie byłoby udoju. Misiu, zostaw nas w spokoju. Gdzie wam będzie lepiej niż u mnie? No gdzie? Zgódźcie się. Nie. Niedźwiedź wściekł się. Wskoczył do zagrody, złapał jedną owcę i w nogi. Na szczęście powracające z pogoni za wilkiem owczarki zastąpiły mu drogę. Zakrada się nocą, on dobrze wie po co, drapieżną naturę ma. Jest zwinny, bystry, podstępny i chytry, swój rejon dokładnie zna. Niedźwiedź to zbój, owczarki w bój wyruszają. Niedźwiedź to zbój, owczarki w bój wyruszają. Psy uratowały owce, ale drapieżnik bardzo ją poranił. Kuba i Bazia, jej dzieci, położyli się przy mamie i cicho beczeli. Gdy Baca to zobaczył, wzruszył się. Baranku z niebieskiej dziedziny, hej, pomóc łowiecką na ziemi. Hej, pomóc łowiecką, baranku, który się narodził na siatku. Hej, pomóc łowiecką. Kuba i Bazia postanowili zdobyć świstacze sadło, znany specyfik, który pomaga zwierzętom poranionym przez drapieżniki. W tym celu niepostrzeżenie oddalili się od stada i ruszyli szlakiem, pokonując górę zwaną Gęsią Szyją. Biegli przez Polanę Waksmuncką, aż dotarli do Doliny Pańszczycy, gdzie nieopodal Czerwonego Stawku znajdowały się słynne świstacze zakłady tłuszczowe. Nabrali sadła do dzwoneczków zawieszonych u szyi, a jako zapłatę zaproponowali owczą wełenkę. Dwa deko wełenki, ciach, 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 ciach. Z wełenki sukienki, ciach, 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 ciach. Skarpetki, baletki, ciach, 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 ciach. Gorżetki, beretki. Z owieczki, z baranka, ciach, 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 ciach. Cieplutka mieszanka. Ciach, 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 ciach. Na jesień, na zimę, ciach, 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 ciach. Na chłopca, ciach.
tym czasie sprzymierzeni wilk Fajtłapa i niedźwiedź Zbójmiś zastawili na owieczki pułapkę. Pojmali je i orszakiem ruszyli w stronę niedźwiedziej gawry, którą Zbójmiś nazwał karcmą pod gynsią syją. Zdaje mi się, że Zbójmiś jak ustrzeli barana, wilk Fajtłapa przyprowadzi owieczkę w kajdanach. Zapowiada się biesiada, tańce i swawole. Upieczemy dwa jagnięta, siądziemy przy stole. Hej, zabawimy się górali, będziemy śpiewać jak na hali. Ań pod gęsią syją, karcma no piękniej są. Co dać ludziom kień, by od wilk z niedźwiedziem mięso. Ań pod gęsią syją, karcma no piękniej są. Co dać ludziom kień, by od... Tymczasem Baca jeszcze przed świtem wyruszył na poszukiwanie owieczek. Nawoływał je i tęsknił za nimi. Nie mogąc ich znaleźć, zrezygnowany usiadł przy źródełku na wiktorówkach, ciągle nawołując. Dwie łowieckie w wielkim lesie zapłakane, kto pocieszy ich przytulikie pojmane, uwięzione w ciemnej gawrze pod smrekami, zasmucone, bo tak tęskno im do mamy. Zbóje ostrzą, skły blaskają, wtem pasterza głos, jak anioł. Hej, hej, łowiecki, smyrki dziewczonecki, hej, hej, nadeście, płacie skumnie. Czy owieczki usłyszą głos pasterza? Co sprawiło, że na Rusinowej Polanie rozdzwoniły się wszystkie dzwoneczki, a owczarki tak radośnie szczekały? Przestraszy wilka i niedźwiedzia. Czy Bazia i Kuba odzyskają wolność? Czy ich mama wyzdrowieje? Skąd się wzięły wielkie kamienne głazy na Rusinowej Polanie? Tylko baśniowa kapela może odpowiedzieć na te pytania. Opowieści z Rusinowej Polany. Nowa płyta baśniowej kapeli i nowe przedstawienie.